10 najdziwniejszych upadków skoczków narciarskich. Andreas Fannemel, norweski skoczek narciarski, drużynowy mistrz świata z 2015 roku, srebrny medalista z 2017 roku, mistrz świata w lotach z 2016 roku oraz brązowy medalista mistrzostw świata juniorów 2011 roku. Były rekordzista świata w długości skoku narciarskiego. Skoczył aż 251 metrów. W trakcie kwalifikacji do Pucharu Świata w Oslo w 2014 roku doszło do dość niecodziennej, dramatycznej sytuacji. Groźnie wyglądający upadek zaliczył Andreas Fannemel właśnie. Po agresywnym wyjściu z progu dostał podmuch wiatru, który spowodował jego upadek na zeskoku. Norweg jednak upadł na tyle umiejętnie, że nie zrobił sobie większej krzywdy i o własnych siłach opuścił zeskok. Podmuch wiatru był na tyle silny, że udało się go usłyszeć nawet w telewizji. To na 15. Anders Fannemel stoczy. Ojej! Zobaczyć, wyszedł w górę. No i tutaj przeciągnął skok. Z jednej ze stron, proszę zobaczyć. O, opuszczona lewa narta, która złapała powietrze. Thomas Morgenstern, austriacki skoczek narciarski, trzykrotny mistrz olimpijski, ośmiokrotny mistrz świata, dwukrotny mistrz świata w lotach, trzykrotny mistrz świata juniorów. Dwukrotny zdobywca Pucharu Świata 2007-2008 oraz 2010-2011. Zwycięzca 59. turnieju czterech skoczni. 26 września 2014 roku podczas konferencji prasowej w Salzburgu oficjalnie ogłosił zakończenie swojej kariery. Sezon 2003-2004 zaczął od występów w Kusamo, gdzie w pierwszym konkursie był dziewiąty. Następnego dnia przy silnie wiejącym wietrze doznał poważnego upadku. Popełnił błąd przy wybiciu z progu, następnie przekoziołkował ponad bólą i upadł na kręgosłup. Trafił do szpitala z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu. Oprócz tego złamał palec u ręki. Do rywalizacji powrócił jeszcze w tym samym sezonie. Wiem, proszę zwrócić uwagę na narty. Ojeju! O Boże, sprawa. Fatalna sprawa. Za bardzo do przodu. Rzucił się. Narta złapała powietrze i teraz popatrzmy. Jan Mazoch, czeski skoczek narciarski, brązowy medalista mistrzostw świata juniorów, zawodnik klubu Dukla Frenstadt. 20 stycznia 2007 roku podczas zawodów Pucharu Świata w Zakopanem uległ wypadkowi w drugiej serii konkursu. Na skutek gwałtownego podmuchu wiatru upadł i stracił przytomność na wiele godzin. W stanie krytycznym został przewieziony do szpitala Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wprowadzony został w stan śpiączki farmakologicznej. Stopniowe wybudzanie zakończyło się 25 stycznia 2007 roku. Po upadku Mazocha druga seria zawodów w Zakopanem została odwołana. Latem 2007 roku powrócił do skakania. Że świata, dzisiaj jest szansa, żeby Adam... No, proszę Państwa, sytuacja fatalna. Ten upadek jest... To wygląda gorzej niż Jan Mazoch. Sabirjan Muminov, kazachski skoczek narciarski, uczestnik Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym, medalista zimowych Igrzysk Azjatyckich i Mistrzostw Kraju. Do bardzo niespotykanej sytuacji doszło w trakcie treningu w Innsbrucku. Otóż skoczek wykonał skok poprawnie, lecz po lądowaniu nie zdążył zahamować. Zobaczcie zresztą sami. Daiki Ito, japoński skoczek narciarski, reprezentant klubu Megmilk, snowboardski team. Drużynowy brązowy medalista olimpijski na Mistrzostwach Świata, złoty i brązowy medalista w drużynie mieszanej oraz trzykrotnie brązowy w drużynie męskiej. Po pierwszej serii konkursów w Sapporo japoński skoczek Daiki Ito zajmował drugie miejsce.
finale chciał zaatakować pierwszą pozycję. Niestety o zwycięstwo nie powalczył, bo nie udało mu się dojechać do progu. Japończyk zsunął się z belki startowej i prawie do końca rozbiegu dojechał trochę na brzuchu, trochę na plecach. Całe szczęście i to tuż przed progiem skoczni wyhamował. Po tej wpadce i to zostało zdyskwalifikowane. Sędziowie nie pozwolili mu powtórzyć skoku. Daiki Ito, ojej! No, nie wygląda to najlepiej. Zatrzyma się, zatrzyma. Kontuzji japoński zawodnik tuż przed progiem zdołał wyhamować. No to wygląda... Wolfgang Loitzl, austriacki skoczek narciarski, indywidualny złoty medalista Mistrzostw Świata z 2009 roku, drużynowy złoty medalista Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010, siedmiokrotny medalista Mistrzostw Świata, złoty i brązowy medalista Mistrzostw Świata w lotach, zwycięzca 57. turnieju czterech skoczni. To był 2004 rok i zawody Pucharu Świata w Zakopanem. Trener machnął chorągiewką, Austriak ruszył, ale prawa narta utknęła mu w torze i zaczął zsuwać się po najeździe. Na szczęście prędkość była odpowiednio niska i zawodnik wyhamował przed progiem. Skończyło się na strachu i niezbędnej kosmetyce toru. I oczywiście kupie śmiechu. Na Giler szósty, Marcin Bachleda. I... O, wow. Ależ niecodzienna sytuacja, proszę Państwa. Jeszcze takiej sytuacji... Nie widzieliśmy, zatrzyma się tam pewnie, proszę zwrócić uwagę, zawahał się, a później, a przecież to jest tak doświadczone. Thomas Morgenstern, ponownie, tym razem upadek w Kulm. 10 stycznia 2014 roku podczas treningu przed kwalifikacjami do konkursu Pucharu Świata na skoczni Kulm, Morgenstern uległ drugiemu w tym sezonie wypadkowi. Upadł tuż po wyjściu z progu, uderzając głową i barkiem w zeskok. Doznał urazu czaszki oraz płuc i cierpiał na zaniki pamięci. 6 dnia po upadku opuścił szpital w Salzburgu i rozpoczął rehabilitację. Po upadku nie wystartował w żadnych zawodach Pucharu Świata. Wziął jedynie udział w konkursach zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi, podczas których zdobył srebrny medal w konkursie drużynowym. W sezonie letnim 2014 powrócił do treningów, lecz w końcu ogłosił zakończenie sportowej kariery. Manuel Fettner, austriacki skoczek narciarski, reprezentant Innsbruck Bergisel, drużynowy złoty medalista Mistrzostw Świata z 2013 roku i brązowy z 2017 roku, a także brązowy medalista Mistrzostw Świata w lotach narciarskich, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata juniorów oraz zimowej uniwersjady. To, co Austriak zrobił podczas konkursu drużynowego Mistrzostw Świata Val di Fiemme w 2013 roku, przeszło do historii skoków narciarskich. To właśnie dzięki niesamowitej koordynacji ruchowej Manuela Fettnera on i jego koledzy mogli cieszyć się złotym medalem. Co takiego zrobił ówczesny 27-latek? W drugiej serii Fettner wylądował na 128 metrze. Była to bardzo dobra odległość. Tyle tylko, że niemal zaraz po wylądowaniu Austriakowi odpięła się prawa narta. Skoczek nie stracił jednak zimnej krwi. W trudny do wyjaśnienia sposób udało mu się dojechać do linii wyznaczającej miejsce ocen sędziów. Dopiero za nią przewrócił się. Upadek był, ale nie doszło do niego w takim miejscu, że sędziowie mogliby odjąć mu punkty, także sędziowie upadku nie wzięli pod uwagę. A cała sytuacja była, no nie okłamujmy się, bardzo nietypowa. Wtedy już nie ryzykował Pointner, ale to jest... Zgubił nartę i dojechał na jednej nodze. Ależ niewiarygodne, niewiarygodne. Wszystko już byłoby skończone dla Austriaków. Jest, proszę zwrócić uwagę, niewiarygodne. No po prostu trzeba powiedzieć brawo, brawo. Kiedyś widziałem na zawodach alpejskich Bodymiller. Taka no było kabe.
Japoński skoczek narciarski, trener, dwukrotny medalista olimpijski, pięciokrotny medalista Mistrzostw Świata, zwycięzca letniego Grand Prix w skokach narciarskich w 1994 roku. Zawodnik ten miał sporo problemów. Z uwagi na swoją wagę, poważnie odczuł zmiany regulaminu, które skutkowały zmianą długości nart. Przestał pojawiać się na zawodach, a jak już tam był, to działo się to, co w chłopio w 2000 roku. Co prawda zawodnik się nie przewrócił, bo uratował się, ale zaskutkowało to długością skoku. Uwaga, 20 metrów. Groza Dinne dokázal skoczyć aspoň pár metříků za tu 100-metrovou hranici. A pozor, pozor, Takanobu Okabe už pod odskoku. Okabe to bere s humorem a nevím, nevím, co to teď udělá z žiry. I když těžko říci. Antonín Hájek, český skoček narciarský, reprezentant kraju oraz klubu Dukla Liberec. Trener. Od 2010 roku rekordzista Czech w długości skoku narciarskiego. Rok 2014. W pierwszej serii Hájek zaliczył 174,5 metra, co dawało mu 21. lokatę i pewny awans do trzech pozostałych serii. W drugiej odsłonie rywalizacji czeski skoczek uzyskał 167 metrów, jednak większy dramat wydarzył się później. Hájek pewnie wylądował i gdy zmniejszał już prędkość, wypięła mu się prawa narta, przez co przewrócił się i z wielkim impetem uderzył w bandy reklamowe. Na zeskoku pojawiły się służby medyczne, gdyż Czech nie był w stanie opuścić zeskoku o własnych siłach. Hájek prawdopodobnie stracił na chwilę przytomność, bowiem na jego głowę założono maskę tlenową. Ale popatrzmy, cóż to się ma. Ajejej, wypięła narta przy tym lądowaniu. Ajejejejejej. Najszczęśliwiej, na przykład barkiem w jakąś metalową przyporę. No to ona jest napięta na dosyć twardym stelażu, więc jeżeli tam nie trafił... Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę. I zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.